Hejka wszystkim, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na kolejny filmik z serii Asia bawi i uczy, w którym będę tutaj wam streszczać lekturę Moralność pani Dulskiej. Ogólnie myślałam, że już w sumie nie będę tego nagrywać, ale stwierdziłam, że jeśli jakaś lektura będzie taka, że serio moim zdaniem wymaga tego, żebym wam o tym opowiedziała, bo po prostu dobrze ją umiem, czuję się z nią dobrze, ją rzeczywiście przeczytałam, rzeczywiście ogarniam, no to wtedy będę wam nagrywać, bo część z was to się przydaje, część z was mnie o to prosi. Także dzisiaj lektura Moralność pani Dulskiej. Zacznijmy od tego, że mega polecam wam to przeczytać. Serio, obejrzyjcie sobie ten film. Ale, bo ja zawsze tak robię, że jak mam się zabrać za jakąkolwiek lekturę, czy nieważne, czy mam zamiar ją przeczytać, czy mam zamiar ją olać, najpierw zawsze oglądam sobie właśnie streszczenia, opracowania na YouTubie. A dopiero później zabieram się za albo przesłuchanie audiobooka, albo przeczytanie jakiegoś streszczenia szczegółowego. I w ten sposób wiem, jakby na czym opiera się fabuła, wiem, jakby rozumiem sens. Dzięki temu, wiecie, czytając książkę, wyłapuję jakieś tam rzeczy, których normalnie bym nie zauważyła sama, co nie? Bo normalnie to jest dosyć prosta w zrozumieniu książka, wydaje mi się, jesteśmy w epoce młodej Polski. Także to już jest taki język na pewno prostszy w zrozumieniu niż jakieś tam, nie wiem, Potop czy inne, dlatego też z Potopu na przykład w filmiku nie było, bo jest dla mnie to po prostu za trudna lektura i sama średnio ogarniam, więc nie chcę was tutaj wprowadzić w błąd, ale tą lekturę wydaje mi się, że w 100% praktycznie ogarniam, o co chodzi. Rzeczywiście serię przeczytałam od początku do końca, oglądałam też fragmenty spektaklu, też polecam wam, jeśli wam się nie chce obejrzeć spektakl, bo jest ich dużo w sumie, spektakle podobne do książki, więc jak nie chcecie, to możecie sobie obejrzeć. Ale zachęcam do przeczytania, bo jest prosty język, wszystko jest łatwe w zrozumieniu i powiem szczerze, że ta książka mi się całkiem podobała, w sensie była naprawdę spoko. Ogólnie autorką jest Gabriela Zapolska. Jeśli chodzi o podstawowe informacje, które zawsze sobie zaczynamy, no to rodzaj jest to dramat, dramat po prostu, dokładniej dramat naturalistyczny, potem sobie powiemy o tym, co znaczy ten naturalizm. I gatunek jest to tragifarsa i tutaj się troszeczkę zatrzymamy, bo pewnie część z was nie wie, co to jest tragifarsa, więc ogólnie w skrócie tragifarsa jest jest utworem, który łączy elementy komedii z elementami tragedii. Czyli mamy tutaj, jak to nazwała nasza polonistka, taki śmiech przez łzy. Czyli to jest niby z jednej strony taka komediowa lektura. Niektóre zachowania bohaterów mogą nas bawić, ale z drugiej to jest pokazane, jak tragiczny jest los tego wszystkiego. W sensie to jest, no tak jak mówię, łączenie tragedii z komedią. Ja bym to tak nazwała, jak sobie tak zapamiętajcie, to to tak jakby tragi, farsa to jest połączenie tragi, jakby tragizm z farsą. Farsa to komedia. Jeśli chodzi o miejsce akcji, to wszystko dzieje się we Lwowie, dokładniej praktycznie tylko w obrębie kamienicy pani Dulskiej. No i wiadomo, moralność pani Dulskiej, jak się pewnie domyślacie, główną bohaterką jest pani Dulska, która ma na imię Aniela. No i ona jest właśnie właścicielką tej kamienicy, w której to wszystko się dzieje. I ona z racji tego, że ma tam sporo miejsca w tej kamienicy, no to wynajmuje tam mieszkania innym po prostu. No i jeszcze jakby ktoś był zainteresowany, to pod tytułem tej sztuki to jest Moralność pani Dulskiej, a pod tytuł to tragifarsa kołtuńska. Kołtuńska dlaczego? Bo kołtuństwo. Kołtuństwo jest takim typowym zachowaniem dla właśnie mieszczan z tamtego okresu. Tutaj będzie skrytykowana ich taka obłuda, fałszywość i ich takie zachowania, właśnie taka typowa dulszczyzna. To jest też ważne słowo, które musicie stąd umieć, to jest ta kołtuństwo, kołtuneria, dulszczyzna. Dulszczyzna jest to słowo właśnie zaczerpnięte z nazwiska pani Dulska. No bo ona jest takim idealnym przykładem na to, na czym polegała dulszczyzna. Ale za chwilę poznacie panią Dulską, więc zobaczycie, na czym polegała dulszczyzna ogólnie. Zapolska skupiła się na analizie charakterów postaci. Posłużyły jej one do krytyki mieszczaństwa, czyli warstwy, której nienawidziła. Ukazała egoizm, obłudę, prymitywizm myślowy, bezguście i skąpstwo. Tych właśnie oto mieszczan. Ogólnie fabuła utworu jest prosta, tak samo jak budowa. No wiadomo, jest to dramat, ponieważ ma podział, jest to utwór do wystawienia na scenie, też możecie mieć takie pytanie, dlaczego Moralność pani Dulskiej jest dramatem, także przypominam, jest to utwór do wystawienia na scenie, jest podzielony na akty sceny, ma dialogi, monologi, didaskalia i takie tam, także tak. No i fabuła utworu jest dosyć prosta, wręcz schematyczna i ograna. Bogatszy, stojący wyżej w hierarchii społecznej mężczyzna uwodzi kobietę z ludu. Za chwilę dojdziemy do tego właśnie w streszczeniu, dlaczego tak jest, kto jest tym bogatszym mężczyzną. Najpierw przedstawię wam bohaterów, nie jest ich dużo, jest to naprawdę nie jakaś rozbudowana, wielowątkowa historia z milionem bohaterów, tak jak to bywało w poprzednich lekturach. Tutaj moim zdaniem wszystko jest jasne, proste i po prostu przyjemne wręcz bym powiedziała. Więc główną bohaterką jest Aniela Dulska.
Niechlujnie, niezbyt czysto ubrana, to kobieta interesu, jest właścicielką kamienicy czynszowej, myśli tylko o tym, co powiedzą o niej inni ludzie, jest dwulicowa, chytra, fałszywa, nie potrafi okazać życzliwości, gardzi ludźmi biednymi i z niższych warstw społecznych. Czyli ogólnie ona jest bardzo negatywną postacią w tym utworze, taką praktycznie najgorszą i dlatego właśnie na jej przykładzie jest pokazana ta obłudna moralność mieszczan, bo ona po prostu, wiecie, jakby na zewnątrz, poza kamienicą udawała takiego świętego, idealnego człowieka, świetną matkę, udawała, że u nich w domu jest wszystko, wiecie, idealnie. Uważała, że wszystkie problemy jakieś, to ja ona to nazwa brudy, wszystkie brudy należy prać w domu, tak jakby wszystko trzeba zamknąć w czterech ścianach, nie może nic wychodzić poza te cztery ściany, poza ten dom, bo co wtedy pomyślą ludzie, co za drama, co się stanie, jak dowiedzą się o tym sąsiedzi. I to będzie widać na przykładzie właśnie wydarzeń z tej lektury, ja tutaj sobie z tyłu zapisałam takie moje streszczenie, szczegółowe, ale takie, wiecie, dosyć nie za długie. Jest to też krótka lektura, więc totalnie polecam Wam przeczytać. A tą stronę, bo tą z tej drugiej to i tak moimi skrótami myślowymi nie rozczytacie i nie zrozumiecie, ale tą stronę wstawiam Wam do wyróżnionych dodatek na mój Instagram joannapietrzak10. Zachęcam do wpadania na mojego Instagrama, zaobserwowania mnie tam, bo ciągle pojawiają tam się nowe notatki z lektur totalnie za darmo. To nie jest jakieś, jak dużo osób stawia, że tam trzeba za notatki płacić, tam wiecie, czy coś, jak idzie z notatkami. Nie, ja robię wyróżnioną relację i wszystko, o czym tutaj Wam mówię, macie tam właśnie w różnej relacji. I tak ze wszystkimi lekturami, których po prostu dorobię jakieś takie bardziej porządniejsze notatki. Aniela jest ogólnie strasznie fałszywa. Jest tak, jak przeczytałam, chytra, skąpa. No, na pierwszym miejscu po prostu u niej nie jest rodzina, nie jest jakieś dobro, ciepło rodziny, atmosfera w domu. Na pierwszym miejscu są pieniądze. Oprócz tego właśnie opinia ludzi z zewnątrz też jest dla niej bardzo ważna. A dobro i szczęście rodziny daleko, daleko w tyle. To jest właśnie ta obłuda, ta hipokryzja, którą ona prezentuje właśnie w swoim charakterze. Felicjan Dulski to jest jej mąż. Całkowite przeciwieństwo żony. Człowiek cichy i spokojny, milczący. Jego życie polega na zarabianiu pieniędzy, które potem oddaje żonie. Także tutaj mamy kontrastujące ze sobą dwie postaci. Właśnie mąż z żoną, gdzie żona jest bardzo taka temperamentna, każdego ustawia po kątach, wiecie, tutaj wszystkim rządzi, wszystkim się tutaj zajmuje. No a mąż cichy, on w całym utworze w ogóle się nie odzywa. Chyba tylko raz się odzywa, gdzie mówi, a niech was wszystkich diabli wezmą, gdzie już ma dosyć tego wszystkiego, co się w tym domu dzieje, ma dosyć tych dram, tych kłótni i tych wszystkich po prostu tragedii, które się w tym domu dzieją i chce mieć po prostu święty spokój, więc to jest jedyne, co on mówi i jest on taką trochę bierną postacią, bo no, tak jak mówię, po prostu nie wypowiada swojego zdania i tak dalej, natomiast jego głównym zadaniem jest po prostu zarabianie pieniędzy. On tak naprawdę nic nie robi, tylko chodzi do pracy, chyba jest jakimś urzędnikiem czy coś takiego, zarabia te pieniądze, przynosi, przychodzi do domu i pierwsze co to daje pieniądze żonie. On nawet tych swoich pieniędzy nie widzi na oczy. Żona mu z tych pieniędzy, które on zarabia, wydziela tak jakby kieszonkowy, jak, traktuje go po prostu jak kolejne dziecko. Wydziela mu tak, jak dziecku się wydziela kieszonkowe, to ta żona mężowi też wydziela kieszonkowe, które mu daje na jakieś jego drobne tam przyjemności. Zbyszko to syn Dulskich. On jest najstarszy, bo mają trójkę dzieci, właśnie syna i dwie córki, no to ten syn jest najstarszy. No i syn Dulskich romansujący z Hanką, uważa się za antysystemowca, buntownika, ciągle imprezuje, prawie nie ma go w domu. I widzi fałsz i obłudę matki. Właśnie dlaczego nie ma go ciągle w domu? Bo nie chce w tym domu przebywać. Bo widzi tą dulszczyznę, to kołtuństwo w tym domu i tą obłudę, właśnie tą fałszywość tej rodziny i po prostu nie chce w takim środowisku przebywać, więc ucieka od tego. Ucieka od tego właśnie w imprezy. Chodzi po kawiarniach, zabawia się właśnie z prostytutkami, do czego dojdziemy, ale no po prostu robi to, bo chce się wyrwać z tego mieszczańskiego, z tej mieszczańskiej, wiecie, atmosfery i tak dalej. Hesia to starsza córka Dulskich, chce iść w ślady brata, imponuje jej jego zachowanie. I właśnie chce być taka jak on, po prostu chce już jak najszybciej dorosnąć, chce już jak najszybciej być dorosła, żeby móc zachowywać się tak jak brat. No i nie chce, aby ożenił się z Hanką, bo
też dojdziemy do tego, kim jest Hanka. Ale ogólnie jest przeciwna temu małżeństwu. Jeśli chodzi o Melę, to jest tam najmłodsze dziecko, młodsza córka. Grzeczna, spokojna, właśnie przeciwieństwo Hesi, czyli też mamy kontrast pomiędzy Hesią a Melą. Hesia temperamentna, taka odziedziczyła charakter po matce po prostu, a Mela odziedziczyła charakter po ojcu, także tutaj nam się wszystko składa w jakąś całość. No i właśnie Mela grzeczna, spokojna, bardzo chce, żeby jej brat wziął ślub z Hanką, jeszcze tutaj mam, że jest chorowita. No ale po prostu jest takim spokojniejszym dzieckiem. Hanka to jest, właśnie dojdziemy do tego, kim jest Hanka, bo to jest dosyć raczej ważne. Hanka jest służącą w domu Dulskich i zachodzi w ciąży ze Zbyszkiem. Dojdziemy do tego, jak to się stało, ale po prostu romansuje ze Zbyszkiem i zachodzi z nim w ciąży, także... Co to jest w ogóle za skandal, żeby służąca zaszła w ciążę z, wiecie, no kimś na wyższym, z wyższej warstwy społecznej. To jest w ogóle dramat, skandal i nie do pomyślenia dla tych ludzi. Julia Siewiczowa, też dosyć ważna postać. Jest to radczyni, krewna Dulskiej, sprytna i przebiegła. Namawia Zbyszka, by nie brał ślubu ze służącą, bo nie będzie go na nic stać. Ta Drachowa jest to matka chrzestna Hanki. I to w sumie tyle, co z podstawowych informacji o nich musicie wiedzieć, żeby już nie przedłużyć, żeby ten film nie trwał 100 lat, no to po prostu przejdźmy już do streszczenia. Także wszystko zaczyna się od tego, że pani Dulska już w pierwszej scenie ujawnia swój podły charakter, budzi kucharkę, Hankę i córki, krzycząc i ustawiając każdego do pionu. Hanka prosi Dulską, by mogła odejść już z pracy służącej, jednak Aniela się nie zgadza. To już jest taki pierwszy moment, gdzie tam coś Hanka wspomina, że może by odeszła, ona już nie chce być tą służącą, ale Dulska mówi, no lol, stara, coś cię boli, zostajesz, jesteś tu naszą służącą, jesteś tam potrzebna. I tyle, bo tak naprawdę pani Dulska nic sama nie potrafiła zrobić. To Hanka wszystko robiła, zaprowadzała dziewczynki do szkoły, gotowała, sprzątała, także no pełniła bardzo ważną rolę w tym domu, trzeba przyznać. Więc po prostu Dulska nie chciała się jej pozbywać, tak? Nie chciała z niej rezygnować. Zbyszko wraca do domu z imprezy, odnosi się lekceważąco do matki przybywającej go pouczyć. No wiecie, wraca po prostu sobie pijany, matka tam uprawi kazania, co on w ogóle robi. No ale on w ogóle ma ją w dupie. Wspomina matce, że wynajmuje mieszkanie prostytutce, czyli kokotce. Tam no jakby w utworze nie będziecie mieli takiego określenia jak prostytutka, tylko będzie po prostu kokotka, kokocica, coś w tym stylu. Różne są tam takie, wiecie, synonimy. Także kokotka po prostu. Jednak Dulska stwierdza, że nawet jej się nie kłania, a pieniądze od niej przeznacza na podatki. Bo tam na wyższym piętrze właśnie mieszka sobie kokotka, która no właśnie w taki sposób zarabia na życie. No i dla Dulskiej to nie jest w ogóle problem. To jest już pierwsze potwierdzenie, dlaczego jest hipokrytką. Bo dla niej po prostu to, że ta prostytutka sobie u nich mieszka, to już nie jest wtedy hańba, bo nikt tego nie wie, że ona, tylko ona to wie. A jakby tłumaczy się tym, że sąsiedzi tego nie wiedzą, bo wszyscy tak jakby klienci tej kokotki parkują parę bloków tam kamienic dalej, także tak naprawdę ludzie nie wiedzą, że przybywają do niej i akurat ona mieszka z nimi pod jednym dachem, że tak powiem. Także nie wstydzi się tego, że ta kokotka z nimi mieszka i twierdzi, że nawet się jej nie kłania, a pieniądze od niej to tak jakby w ogóle ich nie było, bo i tak nimi płaci podatki, co nie tak się usprawiedliwia przed synem. Trzeba też zaznaczyć, że matka bardzo faworyzuje syna i z tej trójki dzieci, tych dwóch sióstr i brata, to najbardziej właśnie faworyzuje Zbyszka. Pomimo tego, że jest najgłupszy i robi najgłupsze rzeczy, jest buntownikiem i w ogóle jest taki bardzo okropny dla wszystkich i bardzo lekceważący się do wszystkiego odnosi, to matka go faworyzuje i właśnie rozpieszcza, powiedziałabym nawet. Bo jak wraca właśnie z imprezy i też ma jakieś takie gorsze, że na przykład coś przegrał w jakiejś grze, czy coś, musi coś zapłacić, jakieś pieniądze, bo coś stracił, to matka za niego wszystko i tak płaci. Zbyszek, tutaj już zaczyna się zarywanie Zbyszka do Hanki, ale Hanka go odrzuca. Tą rozmowę widzi Mela, no i obiecuje im dochować tajemnicę, ale ogólnie widzi, że coś pomiędzy nim się dzieje, zauważa, że Zbyszkowi podoba się Hanka. Dziewczynki idą na pensję, to też musicie wiedzieć, że pensja to jest po prostu szkoła dla dziewczynek, także idą do szkoły. No i Dulska prosi, by zachowywało się skromnie. Hanka ją odprowadza do szkoły jak zwykle. No i tutaj już jest ważniejsza scena, bo zaczyna się rozmowa z lokatorką. I tutaj była taka sytuacja, ta lokatorka nie ma imienia, nie znamy jej imienia, bo musimy po prostu wiedzieć, że jest to lokatorka, tutaj z dużej litery zwykle to pisze. No bo była kobieta, którą zdradził mąż
I ona tak bardzo się załamała tą sytuacją, że postanowiła popełnić samobójstwo, po prostu się trując. No tylko, że coś... No to samobójstwo ogólnie jej się nie udało. Wyszło na to, że przyjechała po nią karetka pod tą kamienicę. Zrobił się wielki szum, wiecie, wszyscy sąsiedzi się zeszli, patrzyli na to, co się dzieje, skandal, w ogóle karetka pod kamienicą. No i właśnie wywieźli ją do szpitala, więc przeżyła, co nie? No nie popełniła do końca tego samobójstwa. Także, no Dulska twierdzi, że lokatorka trując się sprowadziła wstyd na kamienicę i nie może tego dłużej tolerować. No i właśnie to jest to słynne zdanie, że własne brudy pierze się we własnych ścianach. No więc przez to wyrzuca ją z domu. Pomimo tego, że ta lokatorka jest, wiecie, roztrzęsiona, nie ma gdzie mieszkać, nie ma pieniędzy, mąż no już po prostu bierze rozwód z mężem, jest to dla niej bardzo trudna sytuacja życiowa i no po prostu będzie jej na pewno ciężko, no to Dulska po prostu z zimną, z twardym sercem, z zimną krwią, jak to tam się mówi, wyrzuca ją z tego mieszkania, nie zważając na to, w jakim jest stanie teraz psychicznym. I tylko dlatego właśnie, że przyjechała po nią karetka pod blok. Wyobraźcie sobie, po prostu, no tutaj właśnie mamy charakter Dulskiej. Rozmowa z Juliasiewiczową, która chce wynająć od mieszkanie po lokatorce, bo właśnie wie, że lokatorka się wyprowadziła. Juliasiewiczowa, tak jak mówiłam, jest krewną Dulskiej, także jest to jakaś tam dalsza rodzina, ale zawsze rodzina. No i wie, że to mieszkanie jest już wolne, więc prosi Dulską, czy może się tam wprowadzić. Jednak Dulska się nie zgadza, bo obawia się, że osoba z rodziny będzie płaciła mniej niż powinna, albo że w ogóle nie będzie płaciła, no bo co, no rodzina rodzinie ma płacić. Bała się po prostu, że straci na tym pieniądze. Wiadomo, że dla Dulskiej pieniądze są najważniejsze. Juliasiewiczowa zauważa, jak Zbyszek patrzy się na Hankę, no i każe mu się trzymać od niej z daleka. Już zauważa tutaj, wiecie, bo Zbyszek cały czas coś tam z tą Hanką romansuje, coś tam, wiecie, jak ona sobie sprząta, to on na nią spogląda, coś tutaj do niej zrywa. No więc Juliasiewiczowa to zauważy, każe mu się trzymać od niej z daleka. Zbyszek przyznaje, że jest kołtunem i nie wstydzi się tego, totalnie to mam zdanie z dupy napisane, ale tak. Przyznaje się, że jest po prostu, że się lumpuje na mieście, czyli lumpuje się, czyli właśnie chodzi do kawiarni, do jakichś barów, czy no teraz byśmy powiedzieli klubów, ale wtedy to bardziej właśnie było takie kawiarnie. No i lumpuje się, pije dużo alkoholu, właśnie łazi po nocach, szlaja się i no to jest właśnie takie lumpowanie się, bo to też możecie zostać zapytani przez na polskim czy coś. No więc tak, Zbyszek się do tego przyznaje, że totalnie to nie jest dla niego problem, nie widzi w tym problemu. Dulska zagania syna do pracy bezskutecznie. Juliasiewiczowa ostrzega Dulską, że Hanka podoba się Zbyszkowi. A Dulska co tutaj robi? Zamiast, wiecie, już tutaj stwierdzić, kurde, no co w ogóle za dramat, iść tego syna zganić, że jak on może zrywać do służącej, że co to w ogóle jest za skandal, to ta w ogóle nie reaguje, cieszy się w głębi duszy, że Zbyszkowi podoba się ta służąca, bo wie, że dzięki temu będzie spędzał więcej czasu w domu, że nie będzie łaził na imprezy. Kurde, wkurzają mnie te włosy, mogę sobie chyba zakręcić tutaj, bo... Także Dulska tak właściwie nie reaguje w ogóle na tą wiadomość, że sobie oni tam, wiecie, romansują. Cieszę się, że dzięki temu to będzie jedyna rzecz, która utrzyma Zbyszka w domu, że dzięki temu może nie będzie się szlajał po mieście, tylko zostanie w domu właśnie dla Hanki. Także nie przeszkadzało jej tu zupełnie, a była tego świadoma, co się dzieje. Dulska pilnuje, aby mąż spacerował w domu po pokoju. Ogólnie to jest kolejna taka, powiedziałabym, komediowa sytuacja w tym utworze, bo jej mąż dostaje zalecenie od lekarza, że powinien jak najwięcej spacerować, ruszać się po prostu, potrzeba mu ruchu, potrzeba, wiecie, spacerować. No to co? Dulska wymyśla, że żeby czasem nie sobie nic spacerując nie poszedł do jakiejś kawiarni i nie wydał dodatkowych pieniędzy, i żeby miała go po drugie na oku, no to może sobie spacerować oczywiście, ale wokół stołu w domu, w salonie po prostu. Także spaceruje po pokoju. Tutaj jest jeszcze taka scena, gdzie Hesia kradnie cygaro ojca, to jest właśnie przykład na to, jak bardzo próbuje być taka jak Zbyszek i próbuje już być na siłę dorosła, no i tak naprawdę jest po prostu jeszcze niedojrzała. A Mela na nią krzyczy i w ogóle no nie podoba jej się to, co jej siostra zrobiła. Hesia z Melą sobie tańczą cakewalk, to jest jakiś taniec, który tam one tańczą, nie za bardzo wiem, na czym on polega, ale ogólnie matka, jak to widzi, to nie jest z tego zadowolona, bo nie powinny czegoś takiego tańczyć i jeszcze nam to chyba tańczą, skakując na stół, jakieś takie cyrki robią te dzieci, więc nieważne, pojmiemy to, bo to jest chyba jakieś nieważna scena.
No ale w tym czasie tam Zbyszek z Kalką tiruriru, tam już sobie się zabawiają, romans trwa w najlepsze. No i później, po czasie, Hanka mówi Zbyszkowi, że jest w ciąży i płacze, a Zbyszek ją pociesza, a potem Mela też się o tym dowiaduje i też ją pociesza. Mela w ogóle miała bardzo taki pozytywny stosunek do Hanki i bardzo, bardzo ją lubiła i jak się dowiedziała o tym, co się dzieje, to właśnie bardzo chciała, żeby wzięli ślub, żeby byli razem, żeby byli szczęśliwi. No i właśnie pocieszała tutaj Hankę. Mela rozmawia z Juliasiewiczową o tej ciąży. Ma nadzieję, że pomoże ją przekonać matkę do ślubu. Właśnie Mela myślała, że jak porozmawia z tą kuzynką Juliasiewiczową, no to ona namówi Dulską, żeby się zgodziła na ich ślub. No ale co, Juliasiewiczowa oczywiście jest po przeciwnej stronie, po stronie matki, bo też nie chce, żeby oni wzięli ślub. No bo wie, jak to się skończy, że po prostu, że no co, no Zbyszko nie będzie, nie zrobi tyle pieniędzy, żeby utrzymać całą rodzinę, jeszcze służącą, która nie ma w ogóle żadnych funduszy. Także no musiałby nie wiem ile zarabiać, żeby utrzymać matkę i dziecko. A wie, że on nie jest do tego zdolny, także po prostu wybija to z głowy Zbyszkowi, ale to później, bo najpierw jeszcze idzie do Dulskiej i mówi właśnie o tej całej sytuacji, że Hanka jest w ciąży, Dulska się wścieka i woła Hankę, pyta się jej, czy to prawda, Hanka potwierdza, że jest w ciąży, a Dulska wygania ją z kamienicy. Zbyszek stwierdza, że weźmie ślub z Hanką na złość matce, bo on był taki właśnie na przekór, robił, próbował pokazać, że jest takim buntownikiem, więc stwierdził, że co, jak matka nie chce, żeby wziąć ślub z Hanką, to on weźmie ślub z Hanką. No ale właśnie tak jak mówiłam, Juliasiewiczowa wybiła mu to z głowy. Mela tutaj jeszcze o poranku daje Hance jedzenie, ją pociesza. Za to Hesia się z niej wyśmiewa. Także mamy tutaj przykład na kontrastujące charaktery Hesi i Meli, także Mela, pamiętajcie, Mela to jest ta młodsza, zapamiętajcie sobie, że my, imię na my jest dlatego młodsza i przy tym jest taka milsza, MMM, Mela, młodsza, milsza. Jak to będziecie pamiętać, no to już wam się wszystko tam w głowie ułoży. Hesia jest starsza i taka właśnie charakter po matce, wyśmiewa się z Hanki i jest dla niej po prostu niemiła. No i tutaj zapraszają na rozmowę matkę chrzestną Hanki, tak jak wam mówiłam, jest to ta Drachowa. Juliasiewiczowa przekonuje Zbyszka, aby zrezygnował ze ślubu, tak jak wam mówiłam, argumentując to brakiem pieniędzy, problemy finansowe bez pomocy rodziców, no bo wie, że jak się odwróci od matki i postanowi zrobić jej na przekór i wziąć ten ślub, no to matka mu nie pomoże, nie da mu żadnych pieniędzy. No i już ten argument jest za silny dla Zbyszka, no bo dla niego jednak, nie oszukujmy się, pieniądze też są ważne, no i ulega i stwierdza, okej, okay, mówi matce, że dobra, sorry stara, jednak ślubu nie będzie. Dulska stwierdza, że no dobra, no to żeby była cisza i żeby Hanka się nie wygadała, no to musi jej coś zapłacić, także właśnie z tą jej matką chrzestną starają się opracować jakieś rozsądne wyjście. Chcę wynagrodzić Hance tą sytuację właśnie pieniędzmi. Hanka na początku w ogóle, wiecie, wkurzona, zła na to, co tu się dzieje w tym domu i co to w ogóle za żenada, mówi, że no nie, że ona nie chce żadnych pieniędzy w ogóle od tej rodziny i że ona ani grosza od nich nie weźmie. Natomiast matka chrzestna ją przekonuje, że kurde Hanka, co ty jesteś głupia, nie dość, że tak cię potraktował, Zbyszek cię wykorzystał. No bo prawda jest taka, że Zbyszek jej wcale nie kochał, tylko po prostu ją wykorzystał. Zrobił z nią to, co z wieloma innymi kobietami i tak naprawdę no to nic do niej nie czuł. No więc ta Drachowa przekonała chrześnicę, że po prostu, że musi skorzystać z sytuacji, jak chce dawać pieniądze, no to żeby te pieniądze brała. No i Hanka stwierdziła, kurde, racja, wezmę te pieniądze, ale będę jeszcze mądrzejsza, wezmę ich 10 razy więcej niż mi proponują. Znaczy nie wiem, czy 10 razy więcej, no ale po prostu zaproponowała im aż 1000 koron, co wtedy była to taka no dosyć spora suma. Ogólnie Dulska, jak usłyszała, że ona żąda od nich 1000 koron, no to się załamała i w ogóle nie chciała o tym słyszeć, no ale Hanka im pogroziła, że poda sprawę do sądu i że zrobi wielki hałas wokół tego, no i wtedy wszyscy by się o tym dowiedzieli, także oczywiście Dulska, najważniejsze co dla niej jest, żeby nikt się po prostu nie dowiedział. Także no postanowiła, że żeby sprawa ucichła, żeby już Hanka zamknęła mordę, no to po prostu zapłaci jej to 1000 koron. Mela dalej jako naiwne dziecko nadal wierzy w szczęśliwy koniec tej całej historii, nadal chce, żeby im się udało i żeby wzięli ten ślub. No i Juliasiewiczowa ponownie prosi Dulską, czy może wynająć mieszkanie tam, gdzie no to po prostu zostało wolne miejsce, jednak Dulska się nie zgadza, no i kończy się w sumie na tym, że życie w domu Dulskich wraca do normy. Także dalej nie wynieśli żadnych wniosków w tej sytuacji, nic się nie zmieniło, ich zachowanie się nie zmieni, po prostu mają już takie utarte charaktery, są po prostu, no to jest to obłudne mieszczaństwo właśnie zaprezentowane w takiej oto prostej fabule, także mam nadzieję, że coś takiego wam się spodobało, że wszystko zrozumieliście, jeśli coś jest jeszcze niejasne, to piszcie w komentarzach.
Jeśli mam coś wam wytłumaczyć, czy macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam na Instagrama po notatki te oraz więcej notatek i widzimy się już za tydzień w nowym filmiku na moim kanale. Buziaczki, pa, pa!